brzmi tak, ćwicz się w radości. Myślę, że poniekąd koresponduje to z tym słowem dotyczącym właśnie trwania. Szukam tego fragmentu. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Tak mi się to kojarzy z wieloma fragmentami, w których Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy trwali w radości. Chociażby w tych słowach, że radość w Panu jest naszą ostoją w czasach trudnych. I myślę, że ta konferencja jest nieprzypadkowo, jakby z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest nam dzisiaj trudno trwać w radości. Łatwiej jest nam narzekać, krytykować, snuć jakieś czarne scenariusze na przyszłość. A z drugiej strony mamy w naszym roku liturgicznym czas Adwentu oczekiwania, radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Czy w dzisiejszych czasach można trwać w radości? Czy człowiek, który jawi się innym jako optymista, jest raczej bardziej traktowany jak naiwniak? Albo przynajmniej można zarzucić mu brak realizmu. Tak wiele przecież wokół dzieje się zła, ludzkich niepowodzeń, dramatów, trudności życiowych, problemów do rozwiązania. Otwieramy media, słyszymy to, czytamy SMS-y od najbliższych, wszędzie jakieś trudne historie. Czy człowiek radosny nie doświadcza tych problemów w swoim życiu? Czy to oznacza, że on jest jakimś wyjątkowym szczęściarzem, że te trudności go nie dosięgają? No bynajmniej nie. A jednak każdy wierzący powinien trwać w radości, o czym wielokrotnie czytamy na kartach Pisma Świętego. Psalm setny ma takie słowa: wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Skoro więc w Słowie Bożym często pojawia się zachęta do dziękczynienia, no to jak mamy być autentycznie radośni? I w jaki sposób mamy odnajdować taką motywację do trwania w tej postawie radości, mimo tego, że doświadczamy różnych przeciwności? Może się okazać, ku naszemu zaskoczeniu, że powodów do radości jest naprawdę w naszym życiu wiele. Ksiądz Juan Luis Lorda pisał tak: radość jest naturalnym poruszeniem duszy, świadomej posiadanych dóbr. Można więc w zależności od tego, jakiego rodzaju dobra doświadczamy, przeżywać różne natężenia i odmiany radości. Najprostsza forma radości to satysfakcja wynikająca z zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb, jedzenia czy picia. Przypomina mi się ojciec Witko, który mówił o tym, że jak rano wstajemy, to możemy podziękować za to, że przeżyliśmy tę noc. Jeżeli wstaniemy o własnych siłach z łóżka, możemy podziękować Bogu, że mamy te siły, że mamy nogi, ręce, możemy sami się obsłużyć, zrobić sobie śniadanie, że możemy oddychać. Inna radość dotyczy zadowolenia z otrzymanych dóbr materialnych, domu, samochodu, podwyżki w pracy. Jednak ta najsilniejsza i najgłębsza radość pojawia się wówczas, kiedy mamy świadomość bycia kochanym i rozumianym. Bo miłość jest tym najwyższym dobrem, a tą najtrwalszą, najmocniejszą, najwierniejszą i najpotężniejszą jest właśnie miłość Boża. Doświadczenie jej w swoim życiu, osobiste spotkanie z Bogiem, który jest miłością,
okazuje się wielkim źródłem radości. Bóg daje nam wiele powodów do nieustannego trwania w tej postawie radości. Dalsza część tego psalmu setnego, który już cytowałam wcześniej, wskazuje na niektóre powody. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. My Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. I dalej. Albowiem dobry jest Pan. Łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Pierwszy zatem argument dla naszej radości jest taki, że nie możemy się nazwać dziełem przypadku. Bóg naprawdę zapragnął nas na świecie i On sam nas ukształtował. Psalm 139. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę i nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Bóg nas zna jak nikt inny. Z Jego zamysłu mamy taki, a nie inny wygląd, takie cechy charakteru, typ wrażliwości, konkretne umiejętności i talenty. Posiadamy też to, co jest niewidoczne dla innych, duszę i wszystko, na co składa się na nasze życie wewnętrzne. Jesteśmy niepowtarzalni i piękni. Do tego mamy swoje miejsce, bo należymy do Boga. I chociaż możemy od Niego odejść daleko w poszukiwaniu szczęścia na własną rękę, to jednak to szczęście odnajdujemy dopiero wtedy, kiedy do Niego powrócimy. W Bogu jest bowiem spełnienie wszystkich naszych poszukiwań. Kolejne źródło naszej radości to fakt, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Mówi o tym znowu Psalm 139. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Kładziesz na mnie swą rękę. Nigdy nie jesteśmy sami. Bóg wielokrotnie w swoim słowie nas zapewnia, że choćby wszyscy się od nas odwrócili i zapomnieli, On nigdy nas nie opuszcza. Taka świadomość w momentach poczucia głębokiej samotności może być ratunkiem przed dopadającym nas wówczas smutkiem, a nawet rozpaczą. On nigdy nas nie opuszcza. Pewna dojrzałość w wierze polega również na tym, żeby wykształcić w sobie taką stałą świadomość obecności Boga. To znaczy, że On nie jest gdzieś bardzo daleko i nie widzi tego, co akurat przeżywamy, lecz jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. To Psalm 145. Trwanie więc w tym przeświadczeniu może inspirować serce w każdym momencie do wdzięczności. Co więcej, obecność Pana jest widoczna w całym stworzonym świecie, nie tylko w historii naszego konkretnego życia. Jeśli więc nauczymy się dostrzegać Go w naszej codzienności, zaczniemy głębiej przeżywać to, co do tej pory było dla nas zwyczajne albo niezauważalne. W książce Ferdinanda Rankana Wyznania Matki Bożej, taki jest tytuł tej książki, możemy przeczytać zaskakujące słowa. Jeśli patrząc na gwiaździste niebo, na morze zalane światłem albo na wiele innych widoków przyrody, nie potrafiłeś dosłyszeć głosu Boga, który do Ciebie mówi, objawia Ci swoją mądrość, potęgę i miłość, to znaczy, że nie umiesz odczytać tajemnicy Boga. Jeśli poznając historię narodów, nie potrafisz odczytać w niej decyzji Boga, który przez głos patriarchów i proroków oraz przez dzieje narodu wybranego mówi do człowieka po to, by poznał swe przeznaczenie, to znaczy, że nie potrafisz dojrzeć miłosierdzia Boga, który prowadzi ludzi. Jeśli w życiu Jezusa nie potrafisz zobaczyć ludzkich przeżyć Boga, który oddał siebie samego dla Twojego zbawienia i szczęścia, znaczy to,
że jesteś duszą głuchą, powierzchowną, pozbawioną i niezdolną do głębszych refleksji, duszą, która porusza się w ciemnościach. Mocne słowa. To, że Bóg niezmiennie jest przy nas, także może stać się źródłem dziękczynienia. Jego łaska spoczywa na nas nie tylko wtedy, kiedy silnie jej doświadczamy, trwamy w pocieszeniu, ale równie mocno podtrzymuje nas ona wówczas, kiedy jesteśmy w strapieniu, z trudem przychodzi nam wypełniać codzienne obowiązki. Modlitwa jest walką ze zniechęceniem i rozproszeniami i nigdzie nie widać światła w tej duchowej ciemności. Możemy wtedy powtarzać za psalmistą: gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Psalm 139. Czy nie budzi się w nas wdzięczność na myśl o naszym Bogu, który nie jest niestały i podatny kaprysom jak człowiek? Jego niezmienność i wierność w miłości to kolejny powód do radości. Kiedy do tego zaczynamy przypatrywać się kolejom naszego życia i dostrzegamy sytuacje, w których Jego opatrzność wyprowadzała nas obronną ręką, a nawet ze zła wyciągała dobro, to każdy z nas mógłby dodać kolejne powody, dla których możemy trwać w radości. Wspominanie tych wydarzeń budzi w nas nadzieję w chwilach zwątpienia czy zachwiania, aby tym bardziej oprzeć się na Bogu i Jego prowadzeniu we wszystkim. Ćwicz się w radości. Jak trwać w radości w codziennym zabieganiu, przy nawale niezbędnych do wykonania zadań? Radość jest cnotą, a zatem, tak jak to jest w przypadku każdej z cnót, mamy się w niej ćwiczyć. Kluczem staje się tu powtarzalność. Jeśli przyzwyczailiśmy się do dostrzegania we wszystkim negatywów, często to wyrażamy, to w końcu z dużą łatwością, bez większego namysłu, potrafimy w różnych okolicznościach dostrzec właśnie te złe strony. I pojawia się nawyk narzekania, krytykowania, niezadowolenia. Popadamy więc w grzechy z tytułu braku cnoty radości. Rozwija się on do tego stopnia, że nie potrafimy ucieszyć się nawet ewidentnym dobrem, podejrzewając w nim jakieś drugie, gorsze dno. Jeśli wada smutku wykształciła się w nas, to jedynym sposobem przeciwdziałania jej jest nie tyle nie smucić się, czyli jakby działać zaprzeczenie, skoro się smucę, to będę się nie smucić, ale ćwiczyć się w radości. Święty Ignacy na pokusy i podszepty diabelskie zalecił działanie, które wyraził słowami wielu znanymi: agere contra. Zasada ta powinna być stosowana również w takim przypadku. Im więcej razy będziemy dostrzegać i wypowiadać dobre strony spotykanych nas sytuacji, tym ćwiczenie to przerodzi się z czasem w nawyk, który ma szansę wykształcić się w cnotę. Pewna kobieta, która widziała w sobie skłonność do pesymistycznego postrzegania świata, otrzymała za pokutę ćwiczyć się w uśmiechu. Początkowa sztuczność i wymuszenie w miarę praktykowania tego zadania przerodziły się w naturalną skłonność. Uśmiech, jak mówi przysłowie, otwiera wiele drzwi, szczególnie te do radości. Cały świat ucieka od człowieka smutnego, który natychmiast wykorzystuje okazję do opowiadania nam ze wszystkimi szczegółami o nieszczęściach, które go spotkały. Nic bardziej wyczerpującego niż słuchanie go. Tymczasem natomiast przypada nam do gustu osoba radosna, która zawsze dostrzega pozytywną stronę rzeczy. To zaś nas ożywia, pomaga żyć, pracować i dodaje sił. Podczas gdy człowiek o smutnym usposobieniu odsuwa nas od siebie, człowiek z radosnym temperamentem przyciąga nas do siebie. To też był cytat. Wiele, jak widać, zależy od naszego podejścia. Jeśli zatem chcemy, każdą sytuację możemy rozpatrywać w dwojaki sposób. Wystarczy w tym miejscu przytoczyć klasyczny już przykład w połowie napełnionej butelki. Pesymista będzie twierdził, że zmarnowano już pół butelki, natomiast optymista zauważy, że jeszcze pół butelki zostało do wykorzystania. W gruncie rzeczy, pisze ksiądz Lorda, prawda jest ta sama, lecz sposób jej przeżywania odmienny. Dla jednego prawda jest powodem zgorzknienia,
a dla drugiego zadowolenia. Możliwy jest więc wybór między tymi dwoma sposobami widzenia świata. Człowiek Boży, wiedząc, że świat jest dobry i że Bóg kryje się za wydarzeniami naszego życia, powinien wybrać ten drugi. Bylibyśmy niewdzięcznikami wobec Boga, jeśli byśmy w naszym życiu odnajdywali jedynie powody do smutku i nie umieli być wdzięczni za wiele pięknych rzeczy, które nas otaczają. Z pewnością żyją w naszym otoczeniu takie osoby, które uważają, że wszystko, co robią, wychodzi im źle. Że może innym się udaje, ale oni nie mają takiego szczęścia, że prześladuje ich niepowodzenie. Każda sytuacja, w której jakoby wyszło znowu źle, w ich mniemaniu potwierdza to przekonanie. Święty José María Escrivá u takich ludzi nakłaniał do większego dystansu i obiektywizmu i mówił: bardzo wygodnie jest powiedzieć: nie udaje się, nie nadaje się, nie wychodzi mi. Wychodzi mi wszystko, ale na opak. Pomijając to, że nie jest to prawda, za tym pesymizmem skrywa się bardzo wielkie lenistwo. Są rzeczy, które robisz dobrze i rzeczy, które robisz źle. Niechaj te pierwsze napełnią cię zadowoleniem i nadzieją, tym drugim wydaj walkę bez wytchnienia, aby się poprawić, a uda się. W sytuacjach niepowodzenia zachęcał, aby dostrzec, że nie wszystko wychodzi źle, lecz pewne punkty konkretnie. Jeśli przystaniemy na to, aby je odnaleźć i rozważyć, jak je poprawić, wówczas wejdziemy na drogę ratowania całej sytuacji. Jeśli natomiast pozwolimy kierować się ogólnikowym, pesymistycznym rozważaniom, nie będzie już nic do zrobienia. Kiedy doświadczamy trudnej sytuacji, warto zastosować radę, aby znaleźć oddzielny czas na refleksję nad nią i szukanie rozwiązania. Chodzi tu o jakiś konkretny czas, wycinek dnia, który zagospodarujemy właśnie na to pochylenie się nad tym problemem. Natomiast niedobre jest to, że przez cały czas chodzimy i myślimy o tej sytuacji, zadręczając się smutkiem. Praktykowanie sztuki zasmucania się podczas wykonywania codziennych zadań, a już z pewnością w czasie odpoczynku lub spotkania z bliskimi, jest niewskazane. Escrivá: smutek zawsze jest złym towarzyszem i nie powinniśmy go szukać, ponieważ zastrasza nas i paraliżuje naszą zdolność reagowania. Wydzielenie konkretnego czasu, aby przemyśleć dany problem i sposoby jego rozwiązania, jest pożyteczne z wielu powodów. Po pierwsze, uczy nas dystansu do tego, co przeżywamy. Po drugie, nie odbiera nam sił do podejmowania codziennych obowiązków. A po trzecie, pomaga trwać w nastawieniu, że butelka jest do połowy pełna. I dalej, przypomina nam też o dobroci Boga, który z każdej sytuacji może wyprowadzić dobro. Nastawienie to oczywiście nie eliminuje tego, że zło może się przydarzyć i powinniśmy mieć tego świadomość, ale nie możemy dopuszczać do tego, by nasza wyobraźnia je wyolbrzymiała, opętała nas nim i w ten sposób bezużytecznie wyczerpywała naszą życiową energię. Gdzie jest Twoje serce? Ksiądz Lorda zachęca, aby czasem trochę głębiej zastanowić się nad przyczyną przeżywanego przez nas smutku. Ta przyczyna bowiem ujawni prawdziwe intencje, które kryją się za naszymi czynami i tym, co jest dla nas ważne. I tu cytat. Smutek pojawia się choćby w sytuacji niezaspokojonych aspiracji, a to pokazuje, gdzie jest nasze serce. Wiele razy powodem smutku jest ciągle niezaspokojona pycha, nadmierne upodobanie w sobie samym. Brak radości? Pomyśl, jaka jest przeszkoda między Bogiem a mną. Prawie zawsze ją znajdziesz. Być może nadmiernie pragniemy tego, czego nie mamy: dóbr, stanowisk, zaszczytów, a nie jesteśmy w stanie doceniać tego, co już posiadamy. Nic tak nie czyni szkody, jak rozwijanie bezcelowego niezadowolenia, które nie daje środków, ani nie może ich dać, zarażających naszej sytuacji społecznej lub naszej pracy. Smutek może być też owocem egoizmu. Pojawia się, kiedy za dużo czasu poświęcamy na myślenie o sobie i swoich sprawach, zajmując się usilnym przypatrywaniem wszystkim drobiazgom własnego życia,
bo to powoduje nieustanne niezadowolenie z tego, co widzimy. Najlepszym wyjściem w takich przypadkach jest zwrócenie się ku innym, podjęcie się pomocy lub wsparcia drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w jakieś dobre dzieło, które wymaga współpracy grupy. Escriva. Szczere oddanie się innym posiada taką skuteczność, że Bóg wynagradza je pokorą pełną radości. Jeśli nauczymy się nie koncentrować tylko na sobie, ale otwierać się na innych, zauważymy z czasem, że przestaniemy się tak bardzo troszczyć o własne sprawy, nabierzemy do nich dystansu, a nawet będziemy mogli dostrzec ich dobre strony. Nasze serce stanie się wolne od smutku, a bardziej skłonne do radości. Czasami powody naszego smutku są rzeczywiście poważne. Czy chcemy, czy tego nie, stykamy się w tym życiu z cierpieniem i śmiercią. Powinniśmy być świadomi, że nasze szczęście tu na ziemi zawsze pozostawia pewien posmak goryczy, tak pisał Escriva. Nie może nas takie że może nas takie doświadczenie spotkać i będziemy musieli stawić mu czoło. Jeżeli podejmiemy je, mając świadomość obecności i opieki Boga, to nasza radość nabierze w tym przyjęciu zupełnie nowego wymiaru. Przerodzi się w radość ze współuczestniczenia w krzyżu Chrystusa, ze współpracy w odkupieniu. O tej właśnie radości mówił święty Paweł, kiedy pisał: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Nie powinniśmy się zbytnio lękać tego typu sytuacji, a jeśli się przydarzą, nie projektować przyszłych wydarzeń, wyolbrzymiając tym samym swoje własne troski. Trwajmy wtedy w pokoju i czerpmy moc ze świadomości tego, że Bóg jest blisko i przeprowadzi nas także przez te trudniejsze chwile. Nieprzypadkowo święty Paweł zachęcał kilkakrotnie: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ćwiczenie się w cnocie radości przynosi wówczas największe i najpiękniejsze owoce. Chwała Panu. Trzeba było tak zakończyć.